No i jesteśmy, proszę Państwa, w nowym apartamencie. Cyk, cyk. Nareszcie standard taki, jak powinien być. Chociaż miejscówka gorsza. Cieszę się, że to zrobiliśmy w sumie razem, ale że to zainicjowałaś, bo ja już byłem zrezygnowany. Widziałam. A jak sobie pomyślałem o tym pakowaniu tego wszystkiego, znoszeniu po tym ciasnym... Bardzo szybko, sprawnie. Zobaczcie, jaką mamy piękną sypialnię. W ogóle. Tu śpią dzieciaki. Piękna tapeta, proszę Państwa. Duży metraż, wszystko świeżutkie. Piękna kuchnia. Lodóweczka stylowa, gorenie. Jak się to otwiera? O, tak o, normalnie. Ale nie powiedzieliśmy w sumie, no, co nam się tam nie podobało. Tak, a to zaraz, zaraz to powiemy. Jak usiądziemy, spokojnie, na chwilę, bo jeszcze na plaży się wybieramy. No, wybieramy się. Wadę, jak podniesiesz? No, roletki mamy, proszę Państwa, elektryczne. Ale w drugą stronę, gościu. Tu nam jakieś chyba palmy rosną. Szczerze mówiąc, to ja bym mógł ten samochód tutaj postawić. Ale nie wiem, czy ta pani się zgodzi. Już się tłuczecie? Nie. Co się stało? Nie. No, taki mamy widok, proszę Państwa. Ale najważniejsze, że wszystko jest świeże. Ładne, świeżutkie, czyściutkie, pachnące. Hej! A spojrzycie tu? O, pięknie. No ładnie, ładnie. Klimka już chodzi. Jest dobrze. Bo tam jeszcze mam takie miejsce pod oliwkami. Jest bardziej w cieniu, ale tu by był widoczny. Pytanie, czy chcemy, nie? A widzisz, a tam też się miał zgrzać na słońcu. No też. 24 na dobę. Są sami Polacy chyba. Wszystkie samochody z polską rejestracją. No. Jeszcze powiedz, że zmywarkę mamy. Oczywiście, że tak. Nie, no dobra jest. Jest bardzo dobrze. Spojrzę, czy jest pralka, ale nie widziałem, więc nie ma. A tutaj pewnie jest szansa, żeby kiedyś była. No pięknie. A to możemy od razu... Nawet zasłony są fajne. Tu na razie BMW-czka stoi, ale zaraz ją stąd przestawimy. Chociaż nie, tutaj to chyba nie będzie świeciło. Nie będzie tak słońce świeciło. To je może całkiem na razie. O, odsłonimy. Dobra. To jest. Teraz zostaw, bo ja jeszcze nic nie przyjrzałam. Jak matka? Tu się nie stawiamy, nie? Tak, tak. Hej. O, cyk. Spójrz, matka. No nie gaś tego, bo chciałem właśnie zdjęcie zrobić jakieś, o. Tak. Dobra, bo mi tam ten samochód stoi. To idę go przestawić i zaraz tu wracam, dobra? Klimę na 25 albo 26, nie? Żebyśmy się tu nie potegowali. Wadziuś, to na razie bierzemy do góry, żeby nam tu było jasno, ale tu jest fajnie. Boże, jak dobrze, że tu przyszliśmy. Dobrze. Idę samochód przestawić. Dobrze. Idziesz, Wadek, ze mną? Co? Tak? No to chodź. Zamknij drzwi. Tu mamy recepcję, później wam wszystko pokażę. No. Klik. No. Chodź mi tutaj, musisz pokazać, gdzie tu parkować, Wadek.
Bo tu mamy jakby miejsce obok tej skodziny. Chyba całkiem spoko, ale... No właśnie tam mamy miejsce z cieniem, nie? O tam w tych krzokach. Tylko trochę daleko, nie? Aż strach go tam zostawić, co? Ale potem będzie siedzieć po tej trawie stąd z powrotem. No, chodź ci pokażę, gdzie. No tu, widzisz? Tu mamy normalnie miejsce, patrz. Tutaj cała fura by stała w ścień. No i co myślisz? No tutaj. A właśnie nie, chodź zobaczymy z tamtej strony, czy tam jest jakiś cień. Tam od strony balkonu, dobra? No. To są chyba rowery do wypożyczenia. Albo to czyjeś, nie wiem. Tu jest nasz balkon. Tu możesz tak trochę przykryć. Tu możesz... No mógłby tutaj stać, Wadek, wiesz? Ale tu nie będzie chyba cienia. Tu jest takie miejsce. Trochę z cieniem. Ale dosyć ciasne, nie? No nie, Wadziuś? No to jest krótsze, tak. No. No się tak by było. No tak. Co? Czekaj. Teraz wyślemy. Wiesz komu zdjęcie? Wiesz komu?